No i tutaj, kochani, taka szybka dla was zajaweczka. Dzień dobry państwu, kochani moi. Całe te zgas światło w ogóle i tak dalej, czyli jesteśmy właśnie w Wawie. Okej. I jazda jest taka, że Wawa tutaj ma jakieś swoje klimaty. KFC na przykład. Fajne różne miejscówki. Ja byłem w takim K-bar, czyli koreańska knajpa. To jest dziwne chodzenie po ulicy i gadanie dla mnie, tak wiecie, no. Zaczajka trochę. Czekajcie. No ale tutaj chilling. Idę do Rolexa. Wczoraj Kraków, dzisiaj Wawa, jutro w ogóle Moskwa. No i takie są właśnie klimaty na Wawie, no. Tu w ogóle wbijam na Rolexa. A pokażę wam. Why not? Siema. Polska, Polska! Lamara. No to już tutaj wykupiłem. Więc ogólnie nie ma, no ale ceny są spoko, tak po 200 koła na bogatości. Czyli Wawa, o, zobaczcie, Porsche, co tutaj się dzieje. Bogactwo, część gówna, jak to się mówi. Natomiast mimo wszystko rozkminka jest taka, że... Dzień dobry. Rozkminka jest, słuchajcie, taka, że ja jestem poetą, wrażliwym człowiekiem. Kimś, kto ma też poczucie humoru, tak? Natomiast czuję tutaj atmosferę również dawnych wydarzeń, jakie miały miejsce właśnie w Warszawie i nawet uroniłem poetycką łzę, widząc panoramę Warszawy. Kochana Warszawo, no i co z tobą będzie? Co z tobą będzie, kochana Warszawo? Bo też, słuchajcie, takie tutaj klimaty się włączają, dość kontrowersyjne. Nie wiadomo, czy to, słuchajcie, Majba. Nie wiadomo, czy to naturalne. Pewne zajawki, jakie mają miejsce ogólnie w dużych miastach. Natomiast tolerujemy każdego. Jednak po prostu wydaje mi się, że no istnieje coś takiego jak dobro, zło się ma. O, tutaj chłopaki na luzie, pozdro. Jest takie coś właśnie, że istnieje ta medytacja, istnieje właśnie coś dobrego, również coś złego i do nas należy ten wybór, czy żyjemy w takim systemie finansowym, czy żyjemy w systemie medytacyjnym. Taka ciekawostka, ja już wbijam do fury. Fajnie, jakby się tak tutaj cała Polska obudziła. Słuchajcie, ja to mówię z centrum WWA, budzimy się, czyli tak jak tutaj pani chillaucik. Klapeczki, bajereczka, na bogato. Klimaciki. No i w ogóle spoko. Ale żeby było wesoło w Polsce, żeby było jak na jakimś chillaucie w ogóle, żebyśmy się tak nie spinali. Wojna się skończyła, komuna się skończyła, teraz mamy inne problemy, o których niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Bo taka jest natura tych problemów, że one są przed ludźmi w pewien sposób ukrywane. Natomiast ci, co wiedzą, liczą na to, że skończy się ta cała farsa polityczno-finansowo w ogóle, jakaś artystyczna, chora. Ja mam na myśli to, jakie są też klimaty takich właśnie materialistów, malików, nie malików. Słuchajcie, właśnie o tym mówię, tak, że opanowana jest Warszawa w dużej mierze też i w ogóle miejsca na świecie. To jest epidemia tego materializmu. To są ludzie, którzy zarabiają na was pieniądze i wciskają wam po prostu to, że teraz dzieciaki, nawet jak nie mają rodzice za dużo pieniędzy, ale no muszą mieć kurtkę z North Face'a, bo ten ma. No i tu się taka chora moda zrobiła.
TikTok i tak dalej. O tym mówię, żebyśmy wybrali to serce, kochana Warszawo, tą miłość i za tych Polaków, którzy o to wszystko tutaj walczyli. Pamiętajmy i bądźmy ludźmi, I tutaj zaczyna się właśnie tematyka bycia człowiekiem i co to tak właściwie znaczy. Bo wydaje mi się, że chodzi o niesienie dobra, o bycie sobą, o serce, o medytację, o szacunek do planety. I to jest zupełnie inna tożsamość. Chodzi mi tu o pewne mody, pewne ideologie. I co tutaj prezentujemy, jakie są aktywizmy. Ja bym chciał aktywować właśnie medytację i nawet jeśli ktoś uważa w tym momencie, że to głupie, to kiedyś zrozumie, że tak jak Warszawa, tak też cały nasz świat, tak my wszyscy, fajnie jakbyśmy medytowali. A medytacja, czyli coś, co nie dzieje się z wysiłku, tylko, kochani, medytacja to jest zaniechanie działania, zaniechanie myślenia i to przenosi nas tu właśnie do serca, w którym dzieją się właśnie takie rzeczy. Vans of the wall, stay cool Poland, stay cool Poland, stay cool motherfuckers, because we are going up. Warsaw, meditation, Babe Rainbow, Jaden, and this kind of vibe. Alright. Anyway. Peace and love. Pozdro dla całej Wawy. Pozdro dla klimatów. Tutaj influencer numer jeden w Polsce. Zaczajony tygrys, ukryty smok. Kev love. Nitka. Takie klimaty. Pozdrowienia, Sika Lafona, psik, buziaczki dla Kłobucka, yo, prosto z WWA, to nasza drużyna. Siema, siema, czy jesteś już gotów, by przywitać mokotów? Właśnie tak, te, o, bez kłopotów, siemano.